Cześć, witam ponownie i <grywamy> widzimy się szybciej niż po trzech miesiącach od ostatniego filmu. A dzisiaj będzie może odrobinę troszkę bardziej naukowo, ale to pozwoli Wam zrozumieć ideę i, i trudność, jaka stoi ze zaprojektowaniem nawet prostego skrzydełka czy wingleta w bolidzie Formuły 1. Porozmawiamy sobie dzisiaj o podstawach aerodynamiki i jak one przenoszą się na Formułę 1. Co to jest siła docisku i dlaczego ciśnienie odgrywa kluczową rolę? Na pewno większość z Was, a przynajmniej ci, którzy oglądają Formułę 1, znają pojęcie siły docisku. W skrócie siła docisku jest to inaczej siła nośna skierowana w przeciwnym kierunku, czyli skierowana w dół zamiast w górę, tak jak jest to w samolotach. I oczywiście siła nośna jest to ta siła, która sprawia, że samoloty... No, latają. Dlatego mówimy sobie dzisiaj siłę docisku na przykładzie odwróconego profilu lotniczego, który oczywiście jest podobny do tych spotkanych w Formule 1, w bolidach Formuły 1. Można je spotkać na oczywiście przednim skrzydle czy, czy tylnym skrzydle w bolidzie. O ile istnieje wiele różnych typów profili lotniczych czy profil aerodynamicznych, to tutaj skupimy się na takim zakrzywionym profilu, który jest właściwie podobny do tego, który możecie zauważyć na tylnym skrzydle. Powietrze opływające, taki, taki profil aerodynamiczny, zmienia swoje parametry. Oczywiście, na dolnej powierzchni utworzy nam się obszar niższego ciśnienia, natomiast na górnej powierzchni obszar wyższego ciśnienia. I jak myślicie, który z nich jest bardziej kluczowy? Oczywiście ten obszar niskiego ciśnienia, ponieważ takie skrzydło jest. nie jest tak jakby pchane przez ten obszar wyższego ciśnienia w dół, tylko ono jest właśnie przysysane przez to niskie ciśnienie do, do nawierzchni. Pamię Pamiętajcie też, że tam, gdzie niskie ciśnienie, tam wysoka prędkość strugi powietrza i no, niższa energia tych cząsteczek powietrza. Natomiast sama siła docisku powstaje dzięki właśnie tej różnicy ciśnień na górnej powierzchni i na dolnej powierzchni takiego profilu aerodynamicznego. I przez to, że, że mamy tą różnicę ciśnień. Więc w taki sposób, im, im oczywiście większa ta różnica ciśnienia na tym profilu aerodynamicznym, tym większy jesteśmy w stanie wygenerować docisk, yy, który pomoże nam no, zwiększyć przyczepność na torze wyścigowym. Więc yy, skoro to takie proste, to dlaczego niektóre zespoły radzą sobie z tym lepiej, a niektóre gorzej, właśnie teoretyczne takie. Symulacje dwuwymiarowego profilu lotniczego mogą brzmieć dość prosto, czy mogą wyglądać na dość prosto, ale przecież bolidy Formuły 1 i opływ powietrza wokół bolidów Formuły 1 jest bardzo trójwymiarowy. Kolejną sprawą jest to, w jaki sposób bolid porusza się po torze, co to znaczy? Przede wszystkim chodzi mi o to, w jaki sposób podłoga i całe nadwozie bolidu pracują nad nawierzchnią toru, jak wysoko jest przednia oś, jak wysoko jest tylna oś, a to, to oczywiście mechanicy są w stanie ustawić w garażu, ale tylko estetycznie. Zajmijmy się na chwilę samą kwestią mechaniczną bolidów, bo e Wydaje mi się, że na razie jest to dość zrozumiałe, że jak mechanicy ustawiają bolid statycznie, później on wyjeżdża na tor i wszystko zaczyna pracować, wszystko zaczyna się zmieniać, więc te wszelkie efekty, jakby dynamiczne, też oczywiście wpływają na aerodynamikę bolidów, a więc na poziomy docisku i na przykład takie aspekty, czy właściwie takie ruchy na przykład jak mocno boli w ogóle nachyla się na boki w zakrętach jak mocno na hamowaniu osiada przednia oś czy jak mocno właśnie tył się unosi na hamowaniu jak mocno siada tył na przyspieszeniu, czy jak unosi się wtedy przód i jak zmienia się wysokość zawieszenia w ogóle gdy kierowca zaczyna kierownicą po prostu skręcać lub jak szybko, czy jak wolno, e, właśnie tylna czy przednia oś się opuszczają na prostych wraz ze wzrostem prędkości, a tym samym siły docisku, bo pa trzeba pamiętać, że e, siła docisku będzie rosła w kwadracie prędkości, więc nie będzie to e, taki liniowy przyrost. Każdy z tych ruchów, które Bolid wykonuje na torze, ma oczywiście ogromny wpływ na to, jak będzie działała. Sama aerodynamika i opływ powietrza wokół bolidu. Więc zespoły mierzą się z optymalizacją tak naprawdę tysięcy parametrów przy optymalizacji samych charakterystyk aerodynamicznych. A co to są charakterystyki aerodynamiczne? W bardzo dużym skrócie można je opisać jako zestaw takich wykresów opisujących, w jaki sposób zmienia się na przykład ciśnienie powietrza wokół. Bolidów Formuły 1. W naszym przypadku możemy monitorować na przykład to, w jaki sposób będzie się zmieniać docisk przedniego skrzydła w zależności od skrętu kierownicy. Czy w zależności w ogóle od wysokości przedniego zawieszenia, lub w jaki sposób będzie wyglądał docisk tylnej osi. W zależności od fazy przejechania wolnego zakrętu, bo trzeba też pamiętać, że przejechanie zakrętu jest podzielone na pewne fazy. Oczywiście hamowanie na wyprostowanych kołach, hamowanie na skręconych kołach, przejazd przez sam wierzchołek zakrętu, wyjście, czyli przyspieszanie na skręconych kołach i przyspieszanie na prostych kołach, kiedy już się wyjdzie z tego zakrętu. Więc, więc takich. Charakterystyk czy tego typu ruchów bolidu po torze monitoruje się co najmniej kilkadziesiąt różnych charakterystyk przejazdu przez zakręty, czy właśnie w zależności pewnych parametrów od innych na danym obszarze bolidu. Dobra, to jak Wygląda droga od tak zwanej czystej kartki do zaprojektowanego nowego jakiegoś super skrzydełka, które trafi na nasz bolid Formuły 1. Załóżmy, że chcemy zaprojektować sobie jeden winglet, gdzieś na przykład, nie wiem, w okolicy usterka czy gdzieś na podłodze, żeby poprawić właśnie przepływ tego naszego skrzydełka, żeby to też poprawiło coś w dalszej części. Czy no tak, w dalszej części naszego bolidu. Zaczynamy oczywiście od, no w rzeczywistości nie całkowicie czystej kartki, bo mamy już jakiś nasz jeżdżący bolid, tylko no dokładamy ten nasz zaprojektowany winglet w miejscu, w którym chcemy i wrzucamy to do symulacji CFD, czyli obliczeniowa mechanika płynów. Komputer nam to symuluje i na tej podstawie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to, ten, to skrzydełko poprawiło nam coś, czy jednak, czy jednak nie. Jeśli i robimy takich iteracji, nie, wiem, kilkanaście, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset, żeby wygenerować pewien zestaw jakiejś geometrii, bo oczywiście do tunelu nie będziemy wysyłać tylko jednego skrzydełka. Lepiej wysłać na przykład 3, 4, czy 5 opcji i wtedy. W... Takie, takie skrzydełko w tunelu aerodynamicznym będzie przebadane. Ale zanim to się stanie, po pierwsze nasze skrzydełko musimy wysłać do, do konstruktorów, którzy zaprojektują te części w skali 60%, czyli w takiej, która jest maksymalnie dostępna w tunelach aerodynamicznych zgodnie z regulaminem technicznym. Następnie takie pomniejszone, że tak powiem, skrzydełka są wrzucane na drukarki 3D, drukowane. Później obrabiane czy szlifowane, żeby ta powierzchnia tych yy, skrzydełek była oczywiście zgodna, tak jakby z przyjętymi przez dany zespół standardami. I następnie to skrzydełko trafia już właśnie do komory badawczej w tunelu aerodynamicznym. W samym tunelu takie skrzydełko jest oczywiście badane pod kątem wszystkich monitorowanych charakterystyk. Jeśli nam się udało stworzyć coś, co będzie lepsze niż ten nasz istniejący bolid, który już tam na torze gdzieś jeździ, no to wtedy naszą, to nasze nowe skrzydełko wysyłamy do biura konstrukcyjnego, która zajmie się przygotowaniem już tego skrzydełka. W tej skali 1 do 1, czyli w skali 100%, żeby ono mogło być zamontowane na naszym bolidzie Formuły 1. Czyli tam na przykład wybierają technologię wykonania, czy to ma być skrzydełko wykonane właśnie po raz kolejny w technologii druku 3D, czy może ma być to skrzydełko wykonane w, z kompozytów. Jak ma być zamontowane, ile będzie ważyło ostatecznie. Jakie grubości w ogóle będą ścianek, i tego typu różne rzeczy się określa w biurze konstrukcyjnym i to biuro konstrukcyjne wysyła nasze skrzydełko do działu produkcyjnego. Następnie mija jakiś czas, i to nasze, oczywiście wyprodukowane już skrzydełko jest gotowe, żeby trafić na tor wyścigowy. Jak długo trwa taki proces? Wszystko zależy oczywiście od tak jakby złożoności. Tego naszego projektu. Bo jeśli mówimy o takim przykładowym jednym skrzydełku, to może się zdarzyć tak, że od właściwie braku skrzydełka na bolidzie do skrzydełka na aucie wyścigowym, na torze może minąć na przykład 5 dni. I znam taki przypadek z własnego doświadczenia. Kiedy byłem w Ferrari, Red Bull skopiował jedno z naszych rozwiązań właściwie w ciągu tygodnia. Więc. Wszystko jest zależne od tego, co to jest, jak będzie to produkowane, jak duży jest to element, no i jak wygląda oczywiście budżet na, na wyprodukowanie nowych elementów. I teraz zadajecie sobie pewnie pytanie, czy nowe poprawki zawsze działają na torze? I to jest ta kolejna już trudność, bo to, co. W tunelu aerodynamicznym i w CFD, czyli w symulacjach komputerowych, to niestety nie zawsze na torze, bo bardzo ważna jest korelacja danych pomiędzy pierwsze symulacjami, tunelem aerodynamicznym, a następnie torem. I niestety zdarza się tak, że nowe, świeżo przywiezione części niekoniecznie działają tak samo, jak one działały w tunelu. Czy w symulacjach i wtedy no, robi się problem, bo kasa poszła na wyprodukowanie czy na zaprojektowanie w ogóle, a efekty są mizerne. No ale niestety to jest jeden z, jedno z tych ryzyk, które zespoły muszą brać na tak zwaną klatę. A szczególnie obecnie w tych w czasach limitów budżetowych wydaje mi się, że zespoły jednak zdecydowanie więcej czasu poświęcają na to, żeby takie nowe projekty odpowiednio przetestować właśnie czy w CFD, czy w tunelu, czy może jeszcze to wcześniej w ogóle skorelować w symulatorze z danymi storu z i zobaczyć jaki będzie zysk czasu z tych nowych przywiezionych części, bo jednak przy limicie budżetowym niedziałające części na to, że będą bardzo bolały. Mam nadzieję, że Podobał Wam się dzisiejszy odcinek? Jeśli tak, to oczywiście, proszę, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. A dodatkowo, możecie mnie znaleźć na Twitterze, Instagramie. I szczególnie na Instagramie, przy okazji weekendów Grand Prix, staram się organizować krótkie sesje QA, więc tam możecie mnie zapytać o co tylko chcecie, i na pewno postaram się odpowiedzieć na zdecydowaną większość pytań. Także dzięki za dzisiaj. I do zobaczenia wkrótce.